Kętrzyn, niewielka miejscowość na Mazurach. 24 kwietnia lokalna społeczność pokazała, że sprawa profilaktyki raka piersi to rzecz, która powinna być ważna dla wszystkich. My cały czas chcemy udowadniać, że rak wcześniej wykryty jest całkowicie w 100% wyleczalny. Przez miasto przeszedł marsz żonkila, kwiatu symbolizującego nadzieję zorganizowany przez Kętrzyńskie Stowarzyszenie Amazonki. Hasło marszu: rak to nie wyrok, to nadzieja, ale też zobowiązanie wobec siebie i innych. To znaczy być świadomym tego, że należy dbać o swoje zdrowie, przeprowadzać badania profilaktyczne. I trzeba być z tymi wszystkimi, którzy są chorzy, wspomagać ich psychicznie, fizycznie. W organizacji przemarszu pomogły lokalne instytucje samorządowe, szpital i centrum kultury. Przyłączyli się taksówkarze, policja, amatorzy motocykli z koła Rast. Nie zabrakło i lokalnego oddziału Skok Stefczyka. Bardzo mi miło, że panowie się dołączyli w ogóle i Skok Stefczyka i bardzo serdecznie za to dziękujemy. Wystąpiły dzieci z Miejskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jednej z placówek, której pomocy udziela SKOK, zyskując życzliwość mieszkańców. Wielokrotnie spotykam się z uznaniem osób, mieszkańców Kętrzyna, jak również członkami będącymi naszej kasy, którzy właśnie są mieszkańcami Kętrzyna, że zawsze jesteśmy tam, gdzie nas potrzeba, że znowu tu jesteście, jest bardzo miło, bardzo fajnie, naprawdę. Po przemarszu w kinie Gwiazda można było skorzystać z porad personelu medycznego i więcej dowiedzieć się o zagrożeniu rakiem oraz o tym, jak się go ustrzec. Każda kobieta raz w miesiącu powinna poddać się samobadaniu, dlatego żeby jak najwcześniej taką zmianę wykryć. I w każdym wieku, praktycznie od dojrzewania aż do samego końca życia, powinna się badać. To bardzo ważne, bo Polska przoduje w niechlubnych statystykach występowania raka piersi. Są kraje, gdzie młodzi lekarze nie mieli okazji widzieć postaci klinicznej tego nowotworu. My niestety służymy jeszcze jako taki kraj pokazowy. Wydarzenie w Kętrzynie miało mieć jednak wydźwięk optymistyczny, dawać nadzieję. Pomógł w tym występ artystów m.in. zespołu Berkut z ich energetyczną, pełną życia, nowocześnie opracowaną muzyką folkową, inspirowaną kulturą pogranicza polsko-ukraińskiego. Wyszywała różniczki, szatrała, wstążki, rydzeczku, domy, tążki, ukończyła.